Od połowy kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwińsku istnieje wakat na stanowisku kierownika tego ośrodka. Ogłaszamy cykliczne nabory i to już jest dzisiaj za nami ósmy nabór, który nie wyłonił kandydata na to stanowisko pracy. Dziś wprowadzę kolejne ogłoszenie o naborze. Będzie to dziewiąta próba podjęta tak, aby znaleźć kandydata. Bardzo zachęcam wszystkich do tego, przede wszystkim te osoby, które mają kwalifikacje, aby złożyły dokumenty aplikacyjne, a my się wszystkim tym dokumentom aplikacyjnym przyjrzymy. Wszystkie te procedury konkursowe nie przyniosły zainteresowania, tylko jedna, czyli pierwsza procedura konkursowa spowodowała, iż jedna osoba złożyła dokumenty aplikacyjne, ale dokumenty aplikacyjne zostały rozpatrzone. Niestety nie skończyło się to zatrudnieniem ani przejściem do dalszego etapu konkursu, gdyż osoba nie spełniła wymogów formalnych. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie mamy zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Takie stanowisko nigdy nie zostało wprowadzone do regulaminu organizacyjnego i podczas sytuacji takiej, jakiej mamy, w sytuacji, kiedy jest wakat, część tych obowiązków najważniejszych przejąłem ja. Część oczywiście jest regulowana stosownymi upoważnieniami, które były wydane przez poprzedniego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.